Mówisz, będzie fajnie, tak? Zobaczymy, dawnośmy nie jeździli połówek tych torów. Na całym to łomot był cały czas od kogoś, albo od botu, albo od jakiejś przybyszy. Czy ja tu mogę coś jeszcze w tym Civicu zmienić? Może dam krótsze biegi teraz i popamiętacie. Tak zróbmy. Nie, nawet nie wiem jak ta Honda jedzie, na jakich biegach. Na pewno nie najlepiej chyba z jedynki rusza, ale nie wiem potem czy coś jest lepiej. Robiłem te time ataki dzisiaj, czy tam time trial tą alfą, to jedyne, znaczy to co miało największy wpływ na czasy, to właśnie była długość biegów. Jak pojechałem na minus 30, to o 0,2 sekundy na dość krótkim torze miałem lepsze czasy. I to tak powtarzalnie. Ale jak już dałem z 30 na 50, to już prawie nie było różnicy w ogóle. W sumie nie było różnicy, nie wiem czy było lepiej czy gorzej, bo o promile były te czasy lepsze albo gorsze. Głównie gorsze, przyznam. Ja przeżyłem jeden zamach. No, i teraz Ukrainiec może pospierdalać raczej. Ja jadę pomiędzy jednym a drugim, nie? O, ten drugi został trochę z tyłu teraz. O, wrócił. A trochę był strach przed chwilą. Co im do łba strzeli jednemu i drugiemu. Nie, no u Ukraińca, Austriaka to w ogóle nie widziałem jakiejś. Nie, on u Ukraińca trochę... nie widziałem żadnych negatywnych zauważeń. On mnie przed chwilą tak, jechał dobrze. Ja jechałem chwilę obok niego, coś nic nie robił, ale... Austriak na mnie trochę tak dybał z tyłu, przyznam. Teraz w odpowiednim miejscu znalazł, bo jak zwykle nie dohamowałem tego nawrotu. Nawrót jest magiczny do dohamowania. Ło, jak przehamowałem. Płakałbym nad twoim losem, ale nie widzę jakby... powodu. Przehamować zakręt, to wiesz, nie jest koniec świata. Kurwa. Polacki. No, tamta geometria tego zakrętu mnie pokonała, on jest taki podwójny trochę. No, to było bez sensu. Widzę, że tam... Kopiujesz moją. Tak, kopiuję, tak, wszystkie najlepsze twoje zachowania. Wszystkie moje najlepsze, tak. Nie skopiowałem, pojechałem po asfalcie ładnie, ale nic mi to nie pomogło. Znowu to przełamowałem jakoś tak długo. Już mniej. Teraz jest ten taki dziwny zakręt, uwaga. Pierwszy zmościłem. O, a drugi za to dobrze. Szczęście, cztery okrążenia ustawiłem. To się jeszcze jedną rundkę zabawimy. Po trzech to już człowiek wie jak jechać mniej tak, więcej. Mniej więcej tak. Które zakręty trzeba uważać. No, musiałem sobie ręcznie pomóc. Teraz troszkę może przehamowałem, ale dzięki temu przejechałem bardzo, bardzo ciasno ten zakręt, więc nie narzekam. Teraz nie dochowałem, no nie, coś... Kiedy nie idzie ten zakręt. Ten jest dla mnie trudny. Te dwa. Chcę dobrze pojechać. To się w miarę udało. A, tylko nie wiem, czy więc lepiej pojechałem od ciebie. No
Jasno tam było, no. Ciężko było. No, dobre wytłumaczenie, nie? Ale nie zajechałeś mi drogi przynajmniej tak zupełnie, więc... No walczyłeś, chciałeś. Taki dobry finish. Robiłeś co mogłeś. Tak. Wykorzystałem twoje błędy, dogoniłem tyle ile mogłem. Było okej. Nawet lapa mam, patrz. Nawet masz lapę.